A więc zaczynamy. Numer jeden. Aby zadbać o jakość swojego snu, aby poprawić jakość swojego snu, po pierwsze trzymaj się rytmu dobowego. Chodzi tutaj o to, że no cóż, kiedyś, nie tak dawno temu ktoś dostał nagrodę za dowiedzenie, że rytm dobowy, czyli zależność organizmów żywych od tego, w jaki sposób e, e, powiedzmy pracuje Słońce, w jaki sposób pracuje Ziemia wokół Słońca i współpracuje z Księżycem, ma wpływ na rytm funkcjonowania organizmu zwierząt. Później przełożono to na człowieka. I otóż okazuje się, że tak naprawdę no, nieprzypadkowo najlepszym czasem na sen jest moment, kiedy światło gaśnie. Wtedy, kiedy światła słonecznego nie ma, a najlepszym momentem na działanie jest chwila w ciągu dnia, kiedy to światło jest. Czyli w zasadzie wtedy, kiedy e, słońce wstaje. I my powinniśmy się dostosować do tego rytmu dobowego. Przypomina mi się historia, e, e, czy historię w wielu spośród moich klientów, którzy mają problem ze stresem, przywoływali sobie z pamięci przykłady, kiedy to ich babcia czy dziadek, którzy, którzy żyli jeszcze powiedzmy na wsi, wstawali razem z kurami i kładli się razem z kurami, ale tak naprawdę wstawali razem ze słońcem i kładli się spać razem ze słońcem, co oznaczało, że na przykład w zimie kładli się o wiele wcześniej i spali znacznie dłużej, no bo w zimie po prostu jest ciemniej. I faktycznie opowiadali o tych swoich dziadkach i babciach, którzy byli bardzo bardzo długowiecznie. Oczywiście sen był pewnie jednym z wielu czynników, które przyczyniły się do ich długowieczności, ale fakt jest faktem, że uwaga, w momencie, kiedy zajdzie słońce. Masz na to mniej więcej około 2-3 godzin, aby zasnąć. I tak latem wskazanym czasem, jeżeli chodzi o sen, jest położenie się spać na przykład o godzinie 22. Kiedy to do północy masz jeszcze dwie godziny. Uwaga! To te dwie godziny mają największą wartość, kiedy ty kładąc się spać, przesypiasz w sposób głęboki od 22 do północy. Te godziny mają podwójną wartość, czyli jeżeli spisz 2 godziny, to tak jakbyś przespał 4 godziny. Dalej, już później, do rana, gdzie nad ranem zwiększa się ciśnienie krwi, gdzie Twoje ciało zaczyna produkować kortyzol, to jest moment, kiedy powinniśmy wstawać, no bo automatycznie jest to uzależnione od światła słonecznego, skoro światła słonecznego jest znacznie więcej, wówczas ten czas na powstanie jest jak najbardziej właściwy. Czyli można śmiało powiedzieć, że w momencie, kiedy już rano zaczynamy się przebudzać, kręcić, to jest moment, kiedy, kiedy powinniśmy stawać. Czyli jeszcze raz podsumowując, pilnujesz tego, aby położyć się spać 2-3 godziny maksymalnie po zajściu słońca. Czyli w praktyce to oznacza, nie kładziesz się później niż o godzinie 22. Kiedy to od 22 do północy te godziny mają podwójną wartość. Wiem, od strony praktycznej może to wyglądać różnie, wiem, doskonale to rozumiem, przerabiałem to wielokrotnie. Czasem dzieci nie chcą zasnąć, czasem masz jeszcze mnóstwo roboty po dniu spędzonym z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Nie warto. Po prostu nie warto. Jeżeli masz się położyć razem z dziećmi i dzieci zaspiają późno i śpią od godziny 22, ty również się kłać o 22 i zrobisz sobie tylko i wyłącznie korzyść. Czasem to jest tak, że próbujemy jeszcze coś tam robić, próbując nadrobić ten dzień. No bo mamy do siebie żal, że czegoś nie zrobiliśmy w ciągu dnia, więc chcemy nadrobić po zmroku. No a to tak naprawdę żadnych korzyści nam nie przynosi, no bo tylko i wyłącznie pogarsza nas, nasz stan zdrowia. Zatem punkt numer jeden, pamiętaj. Pamiętaj o dopasowaniu się do rytmu dobowego. I pamiętaj, że te dwie godziny pomiędzy 22 a 24 mają podwójną wartość. Rano, kiedy czujesz, że się wiercisz, nie kładź się już do łóżka, jeżeli wstajesz na przykład się wysikać, tylko działaj, działaj, działaj i pozwól, aby wieczorem samoistnie zmęczenie przyszło do Ciebie i zabrało cię w krainę Morfeusza. Zatem pilnuj rytmu dobowego, podsumowując ten odcinek numer jeden. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymaj się, cześć!